Witamy do Góry Nogami. Przygotujcie się na dużo emocji sportowych. Oto nasz dzisiejszy gość. Jak na sportowca przystało? Trenuje już od wczesnego dzieciństwa. I osiąga duże sukcesy. Spełnia swoje marzenia, bo... Robi to, co lubi najbardziej. Przed Wami jedyny Polak, który gra zawodowo w golfa, Marcin Stelmasiak. Cześć. Golf nie jest bardzo popularny w Polsce. Jak myślisz, z czego to wynika? Jest bardzo popularny, ale jeszcze nikt o tym nie wie. A wynika to z tego, że jest za mało pól golfowych na razie. To, co ja zawsze widziałem, no wyrosłem w Szwecji, tam 500 000 osób gra w golfa, a razem mieszka tam tylko 9 milionów. Mi się wydaje, że prawie każdy, co spróbuje grać w golfa, każdemu się to spodoba. To jest tylko kwestia tego, żeby było więcej tych pól, żeby one były taniej, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło zagrać. Jak już się spróbuje, no to prawie każdemu mogę obiecać, że chwyci bakcyla i zacznie grać. Na razie jest to sport elitarny ze względu na koszty tego sportu i na to, że nie uprawia się go masowo, tak jak w innych krajach, gdzie gra po parędziesiąt milionów osób i gdzie parki są robione jako pola golfowe i można tam przyjść bezpłatnie i kulać piłeczkę czy uderzać na bezpłatnym drivingu. To jest przyszłość dopiero golfa w Polsce, taką mam nadzieję. A jak to się stało, że zacząłeś grać w golfa? To taka śmieszna historia. Ja byłem u mojej babci na wsi w Polsce na wakacjach i rodzice przyjechali gdzieś po paru tygodniach do nas i ojciec przywiózł kije golfowe, a kupił je dlatego, bo były na wyprzedaży. I przywiózł te kije do Polski, przywiózł parę piłek. I no ja w ogóle nie miałem pojęcia, co to jest golf. Jak się trzyma kije, w ogóle jakie reguły są, jakie kije jest od czego. I zaczęliśmy z moim młodszym bratem w ogóle wymyślać sobie własne pole golfowe na tej polanie, różne piłki i w ogóle wszystko oczywiście odwrotnie, jak do góry nogami wszystko było. Nie tak, jak powinno być. I dopiero jak wróciłem do domu, do Szwecji, tam poszedłem dopiero do trenera i dowiedziałem się, jak się gra w golfa. Twój tata należałoby się spodziewać, że kupi ci raczej piłkę nożną. Piłkę nożną też miałem. Tata Marcina był piłkarzem, był świetnym piłkarzem, grał w Poznaniu, był reprezentantem Polski. Wiem, że ojciec nie tyle namawiał Marcina do tego, żeby ten grał w piłkę nożną, ale żeby uprawiał w ogóle sport jako taki. Ogólnie bardzo dużo sportów uprawiałem. Grałem w piłkę, w siatkę, w golfa. Później jeszcze w ping-ponga i badmintona. I tak mi się wydaje, że każdy sport w ogóle odpadał z kolejnością kontuzji. Został tylko golf, ale cieszę się, bo akurat ten sport co najbardziej mi się podobał. Ile miałeś lat, jak wyjechałeś do Szwecji? Chyba 8. Coś takiego, już nie pamiętam. A nie miałeś problemów z językiem szwedzkim? Duże i to bardzo duże. Zero rozumiałem, jak się przeprowadziłem tam najpierw. No, czarna magia. A szybko nauczyłeś się języka szwedzkiego? W miarę szybko. Zacząłem najpierw chodzić do takiej klasy, gdzie tylko osoby, co przyjechały z innych krajów, chodzą. I tam nasza nauczycielka pierwsze parę tygodni tylko nam pokazywała obrazki i pisała po szwedzku, co to znaczy. Że tak najpierw te pierwsze 6 miesięcy nic prawie nie rozumiałem. Trochę ciężko to było, bo ani kolegów nie można było zdobyć. Zdarzały się takie różne sytuacje. Nauczyciel powiedział jedną rzecz, ja robiłem drugą rzecz, tam było gdzieś z 10. Nauczycielka tam stoi, próbuje nas uczyć szwedzkiego, ale my w ogóle nic nie rozumiemy. Było dosyć śmiesznie, ale w końcu zaczęliśmy coś rozumieć. A jak jest po szwedzku do góry nogami? Uponier. Uponier, tak? Uponier. Uponier. No świetnie, super. Właśnie, a czym się różniła szkoła szwedzka od polskiej? Głównie się różniła tym, że nie mówi się na pan i pani w szwedzkiej szkole, tylko się mówi wszystkim na ty. Wszyscy muszą mieć obiad w szkole i to zawsze o 12, to się nazywa lunch. I też wiele więcej WF-u. Tam dzieciaki głównie po szkole bardzo dużo sportu uprawiają, które mi na razie, na dzisiaj jeszcze nie chciałbym widzieć tego więcej u nas. Jak wyglądały twoje treningi? Na początku tak sporadycznie, tylko żeby było fajnie. Wyjść z kolegami, popykać, pouderzać w tą piłkę, pobiegać po polu. Czysta zabawa. No, czysta zabawa, bo to w tym wieku nie ma sensu czegoś brać na serio. A jak już miałem tak 14-15 lat, no to już wiedziałem, że będę chciał grać zawodowo, no to codziennie trenowałem. A ile czasu ci zajmował taki codzienny trening? Zależy, co robiłem. Jeśli tylko stałem, uderzałem piłki, nie wychodziłem grać na pole, no to tak 4 godzinki, a jeżeli poszedłem 9 lub 18 dołków, no to 7-8 godzin. Generalna zasada
gry w golfa, to oczywiście skończyć rundę, czyli trafić piłką po kolei do 18 dołków jak najmniejszą liczbą uderzeń. Wydaje się to proste w rzeczy samej, natomiast jest naprawdę bardzo trudne i bardzo skomplikowane, wymaga bardzo, bardzo dużo treningu. Jedna runda golfa trwa z reguły od 4 do 5 godzin, w zależności od liczby osób, które idą we flajcie, czyli w takim zespole jednym. Maksymalnie 4, można również rundę robić samemu. Do przejścia z reguły jest w linii prostej około 6 km. To znaczy, że gracz tak naprawdę zrobi spacer 7, 8, 9, może nawet 10 km, jeżeli gra nie idzie najlepiej i szuka tej piłki wielokrotnie. Czy mógłbyś nam pokazać i opowiedzieć trochę o kijach golfowych? Cały zestaw jest 14 kijów i może zaczniemy od tych, co są największe. To są tak zwane łudy, bo kiedyś ta główka tutaj taka wielka, widzicie, nie? Była robiona z drewna i dlatego stąd imię łód. Dzisiaj te główki są robione z tytanu i tymi kijami uderza się najdalej, jak już się gra na polu. Możecie trzymać, zobaczycie, że prawie nic nie ważą te kije. Nie są ciężkie, tak? Później mamy irony. To jest już kij, który używamy pomiędzy 180 metrów do 100 metrów do greenu. One wyglądają w ten sposób i one się różnią numerami. Popatrzymy na przykład tutaj. Ten kij ma numer 2. A co to jest za różnica? Ten kij ma numer 6, właśnie do tego dojdę. Kij numer 2 ma bardzo niski kąt pochylenia główki. I w porównaniu do kija numer 6, co tutaj mam, widzicie? Tak, tak. A kij numer 2 też jest wiele dłuższy. Dlatego kijem numer 2 uderzymy 200 metrów, kijem numer 6 150. Że nigdy nie zmieniam siły uderzenia, jak uderzam piłkę, tylko i wyłącznie zmieniam kij. Tak. Później jeszcze mamy takie do krótkich strzałów kije. One się nazywają wedge. Ten jest akurat brudny, cały wczoraj grałem. Mają ten na 60 stopni pochylenia, to taka płaska łopata. Jest bardzo krótki. 60 metrów, 80 metrów. Że cały czas ten sam sposób uderzenia, tylko zmieniam kij. I później mamy minigolfa. Tam już gdzie się turla piłkę, powiedzmy. Można porównać z minigolfem. No i tak może pater wyglądać. Ten jest akurat trochę taki... Czyli jest zupełnie inny od tych od reszty. Ten jest inny, bardzo inny. Po prostu ma inny design i ciężar jest rozłożony w inny sposób. I tym kijem się tylko właśnie turla piłkę do dołu. Czyli tak ten kształt tej główki to jest ten ciężar, tak, rozłożony? Indywidualny. I tym nie można uderzać na duże odległości jakieś? Nie. To jest tylko jak już turlamy piłkę 10-20 metrów do dołka. Tutaj tylko i wyłącznie celność jest ważna. Jak ktoś zaczyna, wcale nie musi mieć 14 kijów, może mieć 2. Jeden taki, którym by unosił lekko piłkę w powietrze, przynajmniej, to jest jakiś najlepiej iron 7 mieć, kij żelazny. A i taki dokończenia, do wbijania piłki do dołka, tak zwany pater. Te dwa kije wystarczą do tego, żeby posiąść takie podstawowe elementy techniki. Może najpierw pokażę, jak się trzyma. Że tak, lewa dłoń na górze kija, prawa dłoń idzie pod lewą dłoń z małym palcem nachodzącym na lewą dłoń. Możemy też dwa palce schwycić, ale dzisiaj tylko taki standardowy uchwyt. Rozstawiamy nogi na szerokość ramion i staramy się zrobić, wiecie jak wahadło wygląda przy takim starym zegarze? No tak. No, tik, tak. Robimy wahadło. W zależności jak duże wahadło robimy, tak mocno uderzymy tą piłkę i ona tak daleko poleci. A to można mieć jakiś swój styl uderzenia, czy to dzisiaj możecie mieć jakiś styl chcecie. Czyli lewą rękę na górze, tak? Tak, tak jest najlepiej. O! Prawie. No prawie. Tak ją sobie mogę ustawić. Takie skupienie. Tak? Tak. O tutaj. Tak na środku, tak? A może być na lince, może być przed, za. Aha, no dobra, to nie ma większego znaczenia, tylko tak po środku. Najważniejsze jest trafić do dołka. Aha, no dobra, to będę się starać. No, prawie. Teraz ja. Coś trafiłam w każdym razie. O, dziękuję. Dobrze trzymam? Jest super. Czyli wahadło, tak? Wahadło, tik-tak. No,
Ja chyba za mocno się. Ty powinnaś na te większe dystanse. Teraz chyba ty. No ja właśnie, tak uważał. Na końcu nam pokaż, jak no naprawdę pokaż trzeba. Jak powinno się naprawdę. Jak powinno się nie trafić? Nie, jak trzeba trafić. Widzicie? No brawo, no, brawo, no idealnie. Pamiętasz jakieś przygody na początku swojej kariery? Coś śmiesznego może. Pierwszy raz, jak pojechałem z moją drużyną ligową jako gracz, no to oni na początku każą tobie nosić tą torbę. I miałem okazję wtedy nosić dla bardzo zdolnego innego gracza w mojej drużynie, bo byłem jeszcze za młody, żeby grać. Po paru dołkach tego noszenia było dosyć ciepło i ja w ogóle cały stremowany, zestresowany biegnę do przodu i się troszeczkę zapatrzyłem w prawo, czy to w lewo, już nie pamiętam. Zamiast pójść dookoła wody, doszedłem do stromej górki w stronę jeziora. Tak, już byłem na tym stromym stoku, poślizgnąłem się i stulałem prosto do wody. Dość szybko zacząłeś osiągać sukcesy. Jak to osiągnąłeś? Szczerze mówiąc, nie wiem. Dużo trenowałem i miałem może rodziców, co nie kładli na mnie za dużo presji. W sporcie często rodzice kładą presję na swoje dzieciaki i wtedy im nigdy nie wyjdzie. Też miałem oczywiście szczęście, że grałem na polu golfowym, gdzie naprawdę się opiekowali tymi dzieciakami. My mieliśmy trenerów, mieliśmy osoby, co nas woziły na te turnieje. A myślisz, że takie niewywieranie presji to jest jakiś sposób na sukces, żeby więcej osób mogło się tym zainteresować z własnej woli? No, mi się wydaje, niewywieranie presji to we wszystkich sportach, bo jednak presja jest chyba główną przeszkodą dla każdego sportowca później. Golf jest bowiem taką dyscypliną, która jest głównie w głowie, to znaczy trzeba być bardzo poukładanym psychicznie. Marcin jest poukładany psychicznie, świadczą o tym jego wyniki i sukcesy sportowe, jakie uzyskuje w tej no jakże trudnej dyscyplinie. Podobno jeszcze jako amator grałeś przeciwko golfiście światowej sławy. Tak. To było, jak pierwszy raz mnie wypuścili w mistrzostwa Szwecji drużynowych. Wypuścili mnie pierwszy raz, żeby zagrać ogólnie. To po tym wszystkim noszeniem toreb już parę lat, no to w końcu powiedzieli: Marcin, zagrasz, bo jesteś wystarczająco dobry. I ja oczywiście byłem strasznie szczęśliwy do momentu, jak się dowiedziałem, że mam grać przeciwko zawodnikowi, który się nazywał Jarmo Sandelin. Wtedy on był w ogóle światową gwiazdą i oczywiście byłem strasznie stremowany. Z tych wszystkich nerwów po prostu dostałem rozstroju żołądka. Od razu z powrotem do pokoju, całą noc biegałem co chwileczkę do toalety i w końcu musieli wezwać lekarza. Ale do następnego ranka się wiele lepiej poczułem. I oczywiście stoję na tym pierwszym tee, na tym pierwszym miejscu, gdzie ma się wystartować. I Jarmo w ogóle był strasznie słynny z tego, że uderza piłkę ponad 300 metrów, a ja pomyślałem, ja 250 to w ogóle... Będzie problem. Będzie problem. Pierwszy staje na tee, kładę piłeczkę i taki fantastyczny strzał. Jarmo tak na mnie patrzy i mówi, no nieźle chłopcze, grasz w hokeja. I w ogóle wtedy to dla mnie znaczyło więcej niż cokolwiek. Kiedy skończyłeś szkołę średnią, musiałeś podjąć ważną decyzję, czy grać pod flagą polską, czy szwedzką. Długo się nad tym zastanawiałeś? W ogóle się nie zastanawiałem. Ja nigdy nie byłem Szwedem, zawsze byłem Polakiem i to było dosyć oczywiste dla mnie. Wybór polskiej flagi spowodował spore kłopoty, na przykład w znalezieniu sponsora. W Szwecji bardzo dużo kłopotów mi to sprawiło, bo jednak z polską flagą, a grając w Szwecji, żadne szwedzkie firmy raczej nie chciały wydawać pieniędzy na mnie. I dlatego dosyć szybko spakowałem walizki i wróciłem do Polski. A jak było w Polsce? No super, dlatego dalej tu jestem. Czy był taki moment, że chciałeś zrezygnować z golfa? O, byśmy mogli setki wyliczyć. Nieraz po dużych turniejach lub jak się gdzieś trenowało długo i coś nie wychodzi, no to już nieraz rzuciłem tymi kijami, powiedziałem, już nigdy nie chcę ich zobaczyć w ogóle. Ale wróciłeś. Tragedia. Tego. Zawsze się wraca, bo nigdy tego nie rzucę i wiem o tym. W golfie nie należy zbyt długo triumf święcić sukcesu, bo po udanym zagraniu, ale nie wolno też ani przez sekundę zbyt długo przejmować się poniesioną przed chwilą porażką. Marcin to wszystko potrafi robić i dlatego gra tak dobrze. Opowiedz nam trochę o zawodowym golfie. Czym się różni od amatorskiego, oprócz tego, że grają tam najlepsi? Główną różnicą chyba jest, że amatorzy grają dla zabawy, a my niestety no, gramy dla pieniędzy. W
wtedy się troszeczkę bardziej staje zacięta rywalizacja. I w naszej lidze zawodowej wszyscy troszeczkę bardziej serio do tego podchodzą, a gdzie amatorzy może bardziej podchodzą do tego z luzem. Moja obserwacja Marcina po prostu może ograniczać się tylko i wyłącznie do pewnego stanu zazdrości. To znaczy, że ja nigdy tak nie będę grał z wielu różnych powodów, choćby z takich, że on ma fantastyczne przygotowanie, taką po prostu jest tak zwanym ułożonym golfistą. Bo jeśli chce się być graczem zawodowym, to po prostu właściwie nic poza golfem nie może w życiu istnieć. A z jaką siłą uderza się w piłkę na dużą odległość? Jak ja uderzam tym najdłuższym kijem, wiem, że trafiam w piłkę 117 miles na godzinę. Teraz w kilometrach to wy możecie mi to wyliczyć. Oj, będzie trudno. No właśnie. Około 200 km na godzinę. Coś to dużo, a szybko. Szybko. A zdarzyły ci się jakieś przygody, może jakieś śmieszne miejsce, gdzie wpadła piłka? Nieraz trafiłem za pierwszym razem do dołka. Takie zagranie nazywa się hole in one, czyli osiągnięcie dołka za pierwszym uderzeniem. Jest to strasznie trudne, zdarza się raz na kilkadziesiąt tysięcy, raz na kilkaset tysięcy uderzeń. Czy w czasie deszczu gra się w golfa? W czasie deszczu tak, jak najbardziej. Tylko nigdy jeszcze jest burza. Bo w golfie jest, że jak nadchodzi burza, trzeba od razu zejść, bo niestety co roku parę golfistów ginie na świecie przez tą burzę, że ktoś jest trafiony piorunem. Na dniach miałem taką historię raz, że przerwali turniej w ciągu burzy, ściągali nas z pola golfowego i z kolegą idziemy w stronę budynku klubowego. Ja mówię mu, ściągnij ten parasol, bo zaraz nas piorun trafi. A on mówi, przecież parasol jest z plastiku. Parę sekund później widzę tylko jeden wielki błysk i coś tak mocno mnie ciśnie prosto na dół na ziemi. Patrzę do góry, parasol w jedną stronę, on biegiem w stronę budynku klubowego. Ja też szybko wstałem, wszystko mi jakoś troszeczkę bolało i biegiem za nim. No prawdopodobnie piorun walnął tak blisko nas, że prawie nas trafił i to niebezpieczeństwo związane jest z tym, że kije są zrobione z metalu i buty golfowe wyglądają w ten sposób, że w podeszwie wtedy były metalowe spajki, to się nazywa, gwoździe metalowe, żeby się nie ślizgać jak się gra na tej trawie. A teraz? Teraz są zrobione z plastiku. Jakie obowiązują w tym sporcie zasady? Zasad jest tysiące, ale głównie się ma taką książeczkę małą z regułami, wszyscy mają ją i jest się własnym sędzią, że na polu golfowym trzeba być fair do wszystkich innych i nie oszukiwać. A zdarzyło ci się kiedyś oszukać? W ogóle jak to jest możliwe? Można cały czas oszukiwać, szczerze mówiąc. Jak jesteś juniorem czy amatorem, ale mi się nie zdarzyło oszukiwać, nie? Bo jednak to jest sport, gdzie się uczy być dżentelmenem, powiedzmy tak. I jeśli oszukasz, jeszcze ktoś do tego cię przyłapie, na tym ma zniszczoną karierę. A w zawodowym golfie nie można oszukiwać, i ogólnie się nie oszukuje. No ale na przykład jak ktoś cię może przyłapać na tym? Bo to chyba chwila jest. No, to jest chwila, moment. Widziałem nawet, jak jeden gracz kiedyś oszukał, ale wszędzie mamy sędziów. No i to jest sam fakt, że po prostu nie oszukuje się. A jak się należy ubierać, jak się gra w golfa? Ogólnie jak się gra w golfa, nie powinno się ubierać jeansów, koszulek bez kołnierzyka i strojów kąpielowych. To raczej trzeba unikać. Na przykład tak jak dzisiaj jestem ubrany, tak wygląda najczęściej jak gram w turniejach. Że to spodnie z materiału, koszulka z kołnierzykiem, jakiś swet. No i oczywiście wygodnie. Wygodnie, tak. No, niewygodnie wtedy trudno grać. A czy na turnieje przychodzi wiele kibiców? Zależy na jakie turnieje. Na te największe dzisiaj w Europie mamy, przychodzi przez ten tydzień czasu, co ten turniej trwa, około 200 tysięcy osób. No właśnie, a nie stresuje cię to, że stoją ludzie i patrzą, jak ty właśnie celujesz? Nie, ja gram golfa. Gorzej jest tutaj, jak jestem przed kamerami. Ale nie ma czegoś takiego, że uderzysz w piłkę, a wszyscy zaczynają klaskać i... To się... Czy... No, tak. Raczej cały czas, jeśli uderzę piłkę. Bo dla amatora, że jak on widzi, jak zawodowiec uderza piłkę, to jest coś innego. Marcin gra fantastycznie, gra bardzo dobrze. Bardzo mu tego zazdroszczę. Marcin bez wątpienia jest najlepszym polskim zawodowym graczem golfa. A jak walczysz ze stresem? Mam psychologa, co mi pomaga troszeczkę, ale głównie trzeba się przyzwyczaić do tego. Marcin bardzo głęboko przeżywa swoje porażki. Dość mocno się irytuje, ale też szybko mu to przechodzi. Czy kobiety grają w golfa? Grają. Moja narzeczona na przykład jest trenerem zawodowym, że ona pracuje z golfem też. Czy jesteście parą golfiarzy? No tak, akurat się tak złożyło.
Na dobre i, no i trochę na złe nieraz. A czemu na złe? Jak się ma swoją narzeczoną jako trener nieraz zrobić... Tak, bo ona jest twoim trenerem. Moim trenerem też, między innymi. I się wtedy zaczyna wielka awantura, akurat tego nie potrzeba w domu. Czyli... Aha, w domu też jest trenerem. No, może nieraz tak, ale... głównie staramy się zostawiać pracę w pracy, a w domu po prostu nie rozmawiać o golfie. Jest to sport, który może być sportem rodzinnym. Tak jest w wypadku mojej rodziny. Interesują się tym sportem moje dzieci, gra w golfa moja żona. Grają często dla towarzystwa, ale osiągają dobre wyniki. Zdarzają się pary, przeważnie małżeństwa, gdzie żona jest równie dobra albo lepsza od męża. A czy twoja pierwsza sympatia też interesowała się sportem? O Boże, pierwsza sympatia. To była taka dosyć potężna dziewczynka i moim ulubionym zajęciem razem z nią to było chyba raczej się bić. Też sport jakiś, prawda? No tak, tylko raczej zbliżony do zapasów. Ale jeszcze wtedy nie grałem w golf. No jak często przychodziłem do domu, to mama mi opowiadała, wchodziłem w ogóle zadowolony. Wiesz, mamo, dzisiaj było świetnie w szkole, w ogóle tyle się z nią biłem. Cały szczęśliwy. Jak myślisz, co można zrobić, żeby golf nie był sportem elitarnym w Polsce? Wydaje mi się, że musimy więcej pól golfowych zbudować, żeby były tańsze pola, więcej pól golfowych dla dzieciaków, dla juniorów, pól golfowych publicznych i wtedy ten sport się bardzo rozwinie w Polsce. A co byś poradził młodym ludziom, którzy chcą grać w golfa? Jak już zaczną grać w golfa, bym poradził się najpierw wyposażyć w bardzo dużo cierpliwości, bo na początku niestety jej potrzeba, a później, żeby tylko dużo trenowali. To jest sport, który wymaga dość dużej kondycji, niesłychanej koncentracji, skupienia, wyłączenia się na czas gry zupełnie ze wszystkich swoich problemów, innych rzeczy, bo to sprzyja koncentracji. No i jest to sport, który daje niesamowitą adrenalinę. Golf jest takim sportem, któremu no, trzeba się poświęcić. A czy żeby grać w golfa trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności? Nie. Chęć jedynie. Chęci. No. I wytrwałość. A to też umiejętność. No to też umiejętność. A jakie cechy powinien mieć prawdziwy golfista? Na pewno bardzo dużo wytrwałości i ochoty, żeby dużo spacerować, bo... To jest kawałek, gdzie nie trzeba przejść na przykład tego pola golfowego, prawie 10 km. I nie martwić się, jak coś nie wyjdzie, starać się znaleźć jakąś radość. A jakie cechy ma Marcin Stelmasiak? Nie poddaję się i konsekwentnie zawsze dążę do tego celu, co sobie wybrałem. Jest przede wszystkim wytrwały, jest bezwzględnie uczciwy, jest po prostu dobrym człowiekiem, świetnym sportowcem. A co najbardziej u siebie lubisz? Chyba najbardziej lubię u siebie, że nie poddaję się. O! Twoje największe marzenie, to które się spełniło i to które ma się spełnić? Marzenie, co się spełniło, to będzie jak miałem okazję zagrać z moim życiowym idolem w jednym z turniejów 2 lata temu. Ten pan się nazywa Konstantino Roca i jako mały junior, dzieciak zawsze oglądałem go w telewizji, bo mi się zawsze podobało to, że on jest taki emocjonalny na polu. Raz szczęśliwy w ogóle, raz później się wydziera, rzuca kijami. Po prostu pokazywał swoje emocje, nie był takim typowym robotem. I 1,5 roku temu w kwalifikacjach na Mistrzostwa Świata w Malajzji miałem okazję z nim zagrać. To w ogóle emocje mnie trochę poniosły, ale super. A to, co ma się spełnić? Chyba, żeby grać w tej lidze, co on gra. I życzymy ci tego. Dziękujemy, że zgodziłeś się wystąpić w naszym programie. To ja dziękuję. A my mamy dla Was konkurs na naszej stronie internetowej. Dla pierwszych 5 osób, które prawidłowo odpowiedzą na nasze pytanie, Marcin ufundował piłeczki golfowe z logo jego drużyny. A my się już żegnamy. No już chyba pora. To cześć! Cześć! Cześć. Pa.